Cześć. Nie rozpakowałeś się? Może ci pomóc? Ja w to jeszcze nie uwierzyłem. Nie możesz uwierzyć w to szczęście. Czy ja muszę wierzyć we wszystko, co się dzieje? Dlaczego Rydel to robi? On mnie do czegoś zmusił. Znowu mi się chce malować. Ja też czuję, że on mnie do czegoś zmusza. Do czego cię zmusza? To trudno ująć w słowa. Spróbuj. No powiedz. Ja myślę, że on chce, żebyśmy żyli bardziej fabularnie. Bardzo państwa przepraszam. Czy byłby pan uprzejmy obudzić pana prezydenta? Ja? No tak, martwimy się, gdy śpi za długo. Ja mam go budzić? Mam wrażenie, że on pana słucha. Hej, wstawaj, wstawaj. Nie mam mieszka, nie mam mieszka. Wstawaj, przyszedł twój elektorat. Elektorat? Co to jest? Twoja żona? On się nie stara, proszę pani. Będę mu doradzać. W ciąży? Nic mi nie powiedziałeś, a to ma znaczenie. Gdzie się dzisiaj spali? Noclegownia drużyn kolejowych. To macie poczucie humoru. Czy z tym zdarza się dobry dzień? Czy mogę odwrócić wywieszkę, czy... Ignacy, ty się strasznie tutaj rządzisz. A będą dzisiaj truli. Słuchaj ich. To twój lud. Gdybym lepiej się uczył, miałbym ciekawszą pracę. No połóż się i odeśpij swoją noclegownię kolejową. Ty też. Ja zniknąłem. Zniknąłem. Co się stało? Byłem na liście, nie ma mnie na liście. Gdzie ja teraz jestem? Na pewno odnajdzie się pan. Ja mam prawo zawetowania listy. Zapraszam pana. Ale ja jestem przygotowany tylko do starań o powrót na listę. Nie jestem przygotowany do przesłuchania. Opowie mi pan? Ja pan zniknął z listy. Proszę bardzo. Proszę. Jaką powierzchnię ma pańskie mieszkanie? 80 metrów kwadratowych. A ile osób tam mieszka? 80. Ile? 80 osób. Ignacy, szybko zawołaj mojego asystenta. Proszę pana. Proszę pana. Co? Pan prezydent prosi pana asystenta. Kogo? Pan prezydent uważa, że mógłby się pan czegoś nauczyć. Nie. Proszę pana. Proszę pana, pan prezydent nalega. Przysłuchuj. To ile metrów ma pańskie mieszkanie? 80 metrów kwadratowych. Ile osób mieszka razem z panem? Około 80. Nie wie pan dokładnie. Było nas 79. Dwoje dzieci się urodziło, jedno zmarło. Dziadek jest w szpitalu, więc... Przyjmijmy, że 80. No to... Jak oni sobie radzą na 80 metrach kwadratowych? A wie pan, asystent, część jest w polu, część pracuje na drugą zmianę, ktoś jest w więzieniu, ktoś w wojsku, no, ale najwięcej przebywa w mieszkaniu naraz jakieś 50 osób. 50? Najtrudniej jest w święta. Wtedy zdarzają się sprzeczki.
Ludzie ciężko pracują, więc niedzielę najlepiej byłoby przespać. To rozgęszcza. Jak to rozgęszcza? Zbiliśmy piętrowe łóżka. Dzieci nawet są zadowolone, tylko... Tylko co? Strumyk. A co, ma pan jakieś kłopoty ze strumykiem? Dotychczas płynął obok baraku, ale po deszczach zmienił kierunek. Podmył róg baraku i teraz płynie między pryczami. W zimie strumyk zamarza. Kiedyś matka wstała rano i złamała rękę. Wie pan, ten strumyk pana uratował. Pan, czegoś mi brakowało, to nagle ten cudowny szczególiczek. Naprawdę gratuluję, był pan wspaniały, wspaniały naprawdę. Ciekaw jestem, co on teraz robi. On jest nieprzewidywalny, bo osiągnął już swój cel. No może jednak pójdzie się upić. Nie! On jest zbyt wyrachowany. Ten chłop to spryciarz. Zapomniałem o Panu Bogu. Tacy ludzie jak Sieńko nie działają w pojedynkę. Dwóch na jednego. Czy ty lubisz dawać? Nienawidzę. To chyba nie dotrzymasz słowa. Jak to? Tobie się wydaje, że jesteś sprawiedliwy. Ty podważasz moje kryterium? Wiesz co, to twoje kryterium jest chore. Chore? Chore kryterium? A jakie? Jakie jest dobre kryterium? Skąd je wziąć? Chrystus pomagał obłąkanemu, a nie choremu na anemię. Ludzka nędza jest nudna i długo musi czekać na łaskę. Ach, kurwa, jak ja nienawidzę tego kapitalizmu. I co teraz? A teraz musimy się tak zachowywać, jakbyśmy mieli dobre kryterium. Nie śpisz? Mam jakąś pustkę w głowie. Świetnie. Jeszcze nigdy nie nagrywałem pustki. Nie rozumiem. Nic nie mów. Tu jest magnetofon, a ty nic nie mówisz. Ty możesz swoją niedolę namilczeć. A ból w ciszy jest o wiele ciekawszy niż ból zawarty w słowach. Ciekawszy? Dziecko, ja może jestem pierwszym człowiekiem, który chce nagrać czyste cierpienie bez żadnej fabuły. Czy to nie jest wspaniałe? To co mam robić? Zdychać? A ty nie masz żadnej inwencji. Kochany pan Sanguszko nie miał żadnego pomysłu, pustka w głowie. Nagle chwycił mikrofon i przytulił do serca. I dał pan mu dom? Oczywiście. To proszę to włączyć. Wynocha, tu jest nagranie! Kiedyś cię, kurwa, jakiś klient zabije. Możecie tu trochę pomieszkać. Co to jest? Zmywarka do naczyń. Jak ci się nie podoba, to możesz ją wystawić na korytarz. Dzięki za to. No podziękuj żonie. A jak chcesz coś lepszego, to znasz warunki. Dobrze. Będę zeznawał. Niezwykły dzień. Siadaj. Wyjdź.
Zaraz, zaraz, zaraz. Ja już widziałem gdzieś ten zegar. Panie asystencie. Ja go nie ukradłem. Pan prezydent powiedział, że moja opowieść jest do dupy, ale niekompletnie. No ja pytałem o zegar. Pan prezydent powiedział, że mogę sobie coś wziąć. To, to taki nowy zwyczaj? Dzisiaj rano pani Jasnorzeska ogłosiła zasadę, że tylko ci, co przychodzą z niczym, odchodzą z niczym. Co powiedziałeś Rydlowi? Powiedziałem mu historię o Ziemiance i Jakubku. Rydel dowiedział się, że jest ktoś, kto go olewa. No i kto się lepiej zna na ludziach? Ty. On jest stworzony do czynienia dobra, tylko brakowało mu okazji. O, dziękuję. Na ludziach niepoczytalnych zawsze można polegać. A to dziękuję po dwakroć. Wariaci są jedynym przykładem bezinteresowności w tym kraju. Dosyć z tych komplementów. Teraz, żeby się nas pozbyć, będzie musiał nam coś przydzielić. Jak ci się mieszka? Dobrze, a tobie? Dobrze mi się mieszka. A tobie? Mnie też się dobrze mieszka. Kraliska, wysiadasz. Co jest? Czy to prawda z tą ziemianką? Nie wiem. Ubieraj się. Jeszcze wczoraj cię nie interesowało, czy to prawda. Ja interesuję się trudnymi warunkami mieszkaniowymi. Wstawaj. Całymi dniami wysłuchujesz opowieści oszustów, a teraz pytasz, czy to prawda. Wstawaj, ubieraj się. Nie jadę.